Justyna Kowalczyk wyraziła ból w najnowszym poście. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął. Justyna Kowalczyk przeżywa żałobę po stracie męża. Kacper Tekieli zginął tragicznie podczas górskiej wspinaczki. Biegaczka udostępniła w sieci poruszający wiersz Wisławy Szymborskiej. Tak żegna ukochanego. Justyna Kowalczyk przechodzi obecnie trudny okres w swoim życiu. 17 maja 2023 roku tragicznie zginął mąż polskiej biegaczki. Kacper Tekieli nie wrócił ze wspinaczki w Szwajcarii. Teraz Justyna Kowalczyk musi zmierzyć się z czasem żałoby. Opublikowała na Instagramie post z wierszem Wisławy Szymborskiej. Te słowa naprawdę poruszają. Kowalczyk udostępniła wiersz Szymborskiej. Wzruszające słowa. Umrzeć, tego się nie robi kotu. W mowie pogrzebowej Justyna Kowalczyk wspomniała, że miała świadomość, że jest żoną alpinisty i jakie to niesie ze sobą zagrożenia. Dodała też, że jest wdzięczna, że miała możliwość pożegnania się z ukochanym, ponieważ wiele żon alpinistów nie dostaje takiej szansy. Teraz wstawiła na Instagram wiersz Kot w pustym mieszkaniu. Jego autorem jest Wisława Szymborska, a utwór został po raz pierwszy wydany w 1991 roku. Umrzeć, tego się nie robi kotu. Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Wdrapywać się na ściany. Ocierać między meblami. Nic niby tu niezmienione, a jednak pozamieniane. Niby nie przesunięte, a jednak porozsuwane. I wieczorami lampa już nie świeci. Coś się tu nie zaczyna w swojej zwykłej porze. Coś się tu nie odbywa jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma, czytamy w wierszu Wisławy Szymborskiej. Justyna Kowalczyk wybrała się z synem na rowery. Tak obchodzili Dzień Dziecka. 1 czerwca Justyna Kowalczyk podzieliła się z obserwatorami na Instagramie nagraniem z wypadu rowerowego z synem. W tle wybrzmiewały dźwięki przeboju Louisa Armstronga What a Wonderful World. W piątkowy poranek biegaczka wspięła się na Giewont. Pochwaliła się też wynikiem 10,5 km pokonała w niecałe 1,5 godziny. Przypomnijmy, że Kacper Tekieli i Justyna Kowalczyk pobrali się w 2020 roku. Rok później na świat przyszedł syn pary, Hugo. Małżeństwo często spędzali aktywnie czas. Razem wybierali się na górskie wyprawy, wyjazdy na rowery i długie spacery. Kowalczyk rozumiała pasję męża i podkreślała, że to właśnie przez góry jest tak fantastycznym człowiekiem.